Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną po raz 19 zorganizowało kiermasz wielkanocny, który odbył się w Galerii Kociewskiej. Ozdoby wielkanocne nie muszą być nudne i przewidywalne. Wykonane ręcznie przez uzdolnionych rękodzielników, a także osoby niepełnosprawne, potrafią zachwycać. Właśnie takie można było podziwiać na kiermaszu wielkanocnym zorganizowanym przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który odbył się w Galerii Kociewskiej. Wydarzenie to cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem. Cieszymy się w ogóle, że możemy zwiastować to wielkanocne wydarzenie i że możemy mieszkańcom też ofiarować coś od siebie, bo co roku prezentujemy zupełnie nowe rzeczy. Mimo że to ciągle przygotowują te same warsztaty i rękodzieła, i tkacki, i ceramiczny, i plastyczny, to wyroby są co roku zupełnie inne i cieszą się ogromnym powodzeniem. Już przed kiermaszem nasi zwolennicy, że tak powiem, przychodzą i interesują się tym, co robimy. Baranki, kurczaczki, jajeczka, zajączki, ptaszki, palemki, koszyczki i wiele, wiele innych ozdób wykonanych z różnych materiałów, różnymi technikami przykuwały uwagę. Dużo jest wikliny papierowej, która jest dosyć ukryta, jej nie widać. Wymaga też dużej zręczności od naszych uczestników, żeby ją wykonać i wypleść. Oprócz tego sklejki dostaliśmy odpadowy materiał, taki sklejek drewnianych, więc też żeśmy wykonali bardzo dużo różnych rzeczy ze sklejki. Oprócz tego tradycyjnie z tkanin, ze słomy też dostaliśmy od naszego sponsora zaprzyjaźnionego worek słomy, z której żeśmy ukręcili właśnie i wieńce, i takie kule na stroiki, i kury. Prawdziwe jaja też, i kacze, i kurze też są, też pisanki. Stałym punktem kiermaszu były również konkursy i loteria fantowa. Idziemy z duchem czasu, więc więcej miejsca na elektronikę. My mamy młodego pracownika, który właśnie się tym działem zajmuje, całą obsługą internetową, ale też właśnie konkurs na wykonanie elektronicznej kartki świątecznej. I to wszystko prowadzą uczestnicy właśnie naszego warsztatu komputerowego. Jest też stoisko gastronomiczne, jak co roku, gdzie można się poczęstować i tam właśnie gospodarstwo domowe przygotowało poczęstunek. Ręcznie robione cacka to oryginalny pomysł na ozdobienie wielkanocnego stołu. Nic więc dziwnego, że te wystawione na kiermaszu były chętnie kupowane. Już kupiłam. Syn zrobił właśnie jajko, które właśnie jest jego dziełem. No i palemkę wzięłam. Wy to też już nam zagości na niedzielę palmową. Co takiego pani kupiła? Widzę tu kurczaczka. Jeszcze się zastanawiam właśnie. Jest i kurczaczek, i są zajączki, i palemki chyba. Nie mogę się zdecydować, ale zazwyczaj jak się nie mogę zdecydować, to biorę wszystko. No jeśli pani się na coś zdecyduje, to co będzie zdobiło? Firankę, stolik, kredens? Komodę. Komodę pod telewizorem. Przepiękne drzewko. Dlaczego pani taki wybrała właśnie tę ozdobę? No spodobała mi się. Co najbardziej się w tym spodobało? No ptaszek, mamy tutaj jajeczka, także świątecznie na stół w sam raz. Na kiermaszu licytowane było największe jajo wielkanocne. Pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na cele statutowe warsztatów terapii zajęciowej. Zawsze na cele statutowe. Zawsze nam brakuje pieniążków, które uzupełniają projekty, które co roku piszemy. Zawsze tam 10% przynajmniej wkład trzeba mieć. Poza tym my, że przypomnę, 25 lat utrzymujemy z projektów placówkę dla 60 dzieci niepełnosprawnych, więc zawsze mamy gdzie dokładać. Odwiedzający zgodnie mówili, że jest to ważne i potrzebne wydarzenie, że niepełnosprawni mogą zaprezentować swoje nietuzinkowe prace. Ich prace każdy może tutaj zobaczyć, jakie są piękne wykonane te prace, ile oni muszą w to włożyć serca. Terapeutów mamy wspaniałych. Bardzo fajna alternatywa. Nawet w sumie nie wiedziałam. Przyszłam tak, zobaczyłam i miło się zaskoczyłam. No bo te wyroby wszystkie robiły osoby niepełnosprawne pod okiem opiekunów. To tym bardziej, aż chcę się kupić. Bardzo dobry, bo Tczew jest takim uśpionym miastem, dlatego tu jak najwięcej imprez dla ludzi to by się przydało, nie? Bo tak cicho, tak za spokojnie czasem jest, nie? Bardzo dobre, jest duże wsparcie dla warsztatów i się rozwijają. To jest naprawdę wspaniała sprawa. Ja sobie nie wyobrażam, żeby córka siedziała w domu. Naprawdę, super, dziękuję.